Witajcie na kanale Ekwipunek dźwigany codziennie. Witajcie, ja mam na imię Marek, za kamerką stoi. Ja Michał. Ja. Słuchajcie, nie wiem czy to, pewnie zielone początki dla zielonych, bo chcemy dzisiaj sprzedać kolejny patencik. Naturalny, znaleziony. Będzie o napoju bogów mitycznym, ale nie o kawie tym razem. W środku, Misiek, zrób zooma na kubę. W środku znajduje się nasze dzisiejsze... O, jest. Ucik. Dobra. Tu się gotuje woda. Tutaj się gotuje woda. Proszę bardzo. Tu. Gotuje się woda. Zaraz będzie się gotować woda. O. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek Zielonych Początków dla Zielonych będzie o herbatce, ale nie świerkowej, tylko o herbatce z tego. Mityczna roślina, pasożyt właściwie, grzyb. Nazw ma kilka. Nazywa się albo... Nazwy naukowe znam dwie, ja. Błyskoporek podkorowy to jest jedna nazwa. Druga nazwa to włóknouszek ukośny. A nazw ludowych ma opór, bo niektórzy mówią na to czyr brzozowy, niektórzy mówią na to czarna huba, a generalnie pomysł wziął się od przyjaciół zza wschodniej granicy, którzy na to mówią czaga. Mityczna roślina z kilku względów. Po pierwsze, jako jedna z niewielu łapie iskrę od wszystkiego jak zwęglona bawełna. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, ta bardziej taka naturalna i prozdrowotna, że tak powiem, to herbatka, no, chaga chai tak zwany, czyli herbatka właśnie z błyskoporka albo z czyra. Rośnie to głównie na brzozach, właściwie na brzozach wyłącznie, czasem gdzieś tam można znaleźć na innych drzewach liściastych jako choroba. Skończył się dyktafon. Będzie trzeba dolać. Rośnie na brzozach, słuchajcie, jako pasożyt, wyrasta spod kory i przez to, że jest pasożytem na brzozie, brzoza wszystkie swoje soki i wszystkie swoje właściwości dobre pompuje w tą czagę, czyli w tego błyskoporka, żeby się go pozbyć. Dlatego on zawiera w sobie między innymi wszystkie lecznicze takie substancje, które brzoza sama w sobie posiada. Elegancka sprawa. Jakie ma właściwości? Bardzo wiele osób twierdzi, zwolennicy medycyny naturalnej również, że ma właściwości przede wszystkim antynowotworowe. Spotkałem się z teorią, że częste używanie może spowodować po czasie uszkodzenia wątroby. Nie wiem. Sporadycznie na pewno jest prozdrowotna pod takim względem, że łagodzi jakieś tam objawy żołądkowe. Działa kojąco na dolegliwości związane z żołądkiem. Stawia na nogi, poprawia samopoczucie. Taka kawka, tylko że bez skutków ubocznych, na krótką metę. Co jeszcze? Antynowotworowe historie, z tego co tam gdzieś doczytałem, są badane cały czas przez naukowców. Nie wiem, amerykańscy naukowcy jeszcze nie ogłosili, że tak czy nie, więc trzeba czekać. Ale jedno jest pewne, włóknouszek czy błyskoporek jest rośliną ciekawą i warto spróbować z niego herbatki, więc dlatego będziemy robić herbatkę. Ważna sprawa, błyskoporek jest pod częściową ochroną, więc jak go namierzycie, rzadka sprawa, jak go namierzycie na żywym drzewie, to broń Boże nie tykać, bo jest pod ochroną. Natomiast my mieliśmy kiedyś to szczęście, żeśmy znaleźli zwaloną brzozę właśnie z naroślą czagową. I żeśmy sobie zabrali do domu. Suszyliśmy długo, suszyliśmy namiętnie. Jak wyschnie, jest twarda jak kamień. Żeby zrobić z niej herbatkę, trzeba ją sproszkować, jak najdokładniej się da. Będziemy używać do tego miseczki od naszego zestawu Kuchcik EDC. Proszę bardzo. Tutaj mamy troszkę. Tak bym strzelał, że z łyżeczkę, dwie łyżeczki na kubek. Będę chciał tego wsypać. No, zrobiłem sobie do miseczki rozgniatacza. Nie wiem, czy da radę, bo naprawdę diabelsko twarde jest to
stworzenie. Będziemy gnieść, słuchajcie. Dolewamy dykty, żeby się woda gotowała. Rozgniatam i zaraz wracamy. Rozgniatamy czagę. Słuchajcie, tak wygląda. Pokaż mi się k ludziom, pewnie. Mój tłuczek robi robotę. Tak wygląda. Daj, jeszcze troszkę doskrobię, bo wydaje mi się, że jest ciut mniej niż powinno być. Woda zaraz będzie dochodzić. Poskrobiemy którąś czagę. Od tej strony jest troszeczkę bardziej miękka. Wygląda jak kawa. Wygląda jak kawa zbożowa, dokładnie tak. Kawa zbożowa. Łodewa. No nie ma tu jeszcze tak półtorej łyżeczki, jeszcze troszkę. Chwilkę mamy. Już się gotuje. Dobrze, poczekaj. O! To był dźwięk żerady. Witajcie w naszej kuchni. Dobra. Tofik, pomocnik markowy. Dobra. Sypiemy, słuchajcie. Napój bogów. Zobaczymy, jak to się ma. Woda. Proszę bardzo. I... O, nie za dużo, żeby smaczek było czuć. Pijak robi robotę. Nie, bo to tak, tej czagi nie było, kurczę, dwie łyżeczki czy półtorej. To była taka łyżeczka z groszem. Coś do merdałka. O, i czekam, aż się zaparzy. Oszukałby, że to kawka. Jak pachnie? Troszkę pachnie jak kawa zbożowa, zobacz. Pokaż ludziom, jak wygląda. Czaga czaj. I życie jest piękne. Dobra. Niech się troszkę przestudzi, niech się dobrze zaparzy i będziemy siorbać. W imię nauki. Słuchajcie. Czaga czaj smakuje jak słaba, gorzka herbata, tak naprawdę. Jakbyśmy dosypali jeszcze trochę, to by pewnie było bardziej takie esencjonalne w smaku. Natomiast na pewno smak nie jest zły, jest dobry i naprawdę... Jedno jest pewne, nie wiem, czy ma działanie jakieś tam antyrakowe, nie wiem, czy ma działanie pomagające zwalczyć jakieś dolegliwości żołądka. Jedno jest pewne... czego doświadczamy z Miśkiem na własnej skórze, że po herbatce z czagi samopoczucie się poprawia. No, może to troszeczkę efekt placebo, nie? Pewnie tak też. Ale jednak 500 lat, czy nawet więcej gdzieś tam doświadczeń ludowej medycyny, no nie można tego negować, tak mi się wydaje. Jeżeli będziecie mieli możliwość, śmiało polecamy. Jak znajdziecie gdzieś obaloną brzozę z czarną, bardzo specyficznie wyglądającą naroślą, wrzucimy w filmik zdjęcia. Gdzieś tam kiedyś robiliśmy zdjęcia jakiejś czagi, nie, Misiek? Mamy fotki. Więc postaram się je odgrzebać i wrzucić. Polecamy, zróbcie sobie. No, tak jak warto ćwiczyć herbatę ze świerku, bo nie jest bogata w witaminę C, tak samo warto przećwiczyć sobie herbatkę z czagi. Wzmacniająco... pocieszającą w zimne leśne poranki. No,
Dobra jest. Nie jest zła. Jak większość warzyw na przykład gotowanych. Mięsko jest dobre. Niczego jest dobra. Pozdrawiamy. Aha, słuchajcie, jeszcze bardzo jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, że błyskoporek jest pod ochroną. Jak będziecie szli i zobaczycie na drzewie rosnącym, żyjącym, nie tykać, broń Boże. Bo po łapach. Do zobaczenia.